Kolejna projekt uchwały Grupy Rady w sprawie wydania opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu dla działek nr 185/1 i 185/2 obręb 46 Grobocza na rzecz żłobka nr 18 ulica Mazowiecka 30A. Paragraf 1. Rada Gminy 5 Grobocza pozytywnie opiniuje wniosek dotyczący ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 185/1 i 185/2 obręb 46 Grobocza na rzecz żłobka nr 18 ulica Mazowiecka 30A z przeznaczeniem na działalność statutową. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, jest to projekt uchwały Grupy Rady ze względu na to, że pismo w tej sprawie wpłynęło dzisiaj do nas, także żeby można było to procedować, jest to projekt uchwały Grupy Rady, a w związku z tym, że jest to projekt uchwały no jakby zupełnie niekontrowersyjny, czyli nadanie prawa trwałego zarządu na rzecz żłobka, który na tym terenie cały czas funkcjonuje. Jest to typowa uchwała, taką jak przyjmujemy w przypadku pozostałych szkół czy przedszkoli na terenie dzielnicy. Ja mam takie pytanie, o które to działki chodzi konkretnie? Dlatego, bo numery mi nie mówią, a... Mamy to? Pani Aleta? Nie mamy. Tutaj nie mamy. To są dwie działki, na których stoi ten ogród. Na których stoi ogród? A właśnie to jest cała czysta. Czyli z tyłu ten ogród, tak? I z przodu budynek. Bo tam jest jeszcze kwestia dwóch działek, które są sporne i one są dalej procedowane, jeżeli chodzi o właściciela, tak? Mówi Pan o tym dojeździe. Nie. Jeszcze od strony Budówki Królewskiej są dwie działki, które są własnością osoby fizycznej i po oni... O te działki toczy się walka od wielu lat. A te dwie to są budynek plus to przed budynkiem, ale nie od strony chyba od mnówki. Częściowo tam jest jakiś budynek. Budynek i ten ogródek. Tak, ale wiem, że tam takie dosłownie okrawki są, które są. Zaraz będziemy mieli. Może pani dyrektor coś napisała na ten temat, bo to cały czas jest procedowane. Co z tym zrobić? Albo wymówić, bo ja nie wiem, czy to nie jest jakiejś instytucji kościelnej. Ja może jeszcze odczytam. Jak ustalono podczas... Jak ustalono podczas oględzin, przedmiotowa nieruchomość zabudowana została dwukondygnacyjnym w całości okiemniczonym budynkiem stanowiącym się ze żłobkiem. Ponadto jednostka wykorzystuje na działalność statutową również ogrodzone wspólnie z nieruchomością gminy działki nr 185/3, 185/4 i 185/5. No tak, ale mówimy o dwóch działkach tutaj. Tak, czyli to jest tak. Czyli te dwie działki. To jest ogródek. 185/3 to jest ogródek. 185/4 to jest taka trójkątna, ta mała, o której Pan mówi. No dobrze, tylko i przez 5 ta mała też. Zgoda, tylko my w tym momencie omawiamy dwie działki. 1 i 2. Tak, a są bezsporne. One są bezsporne. A ta trójka też jest jakąś sporną działką? No więc ja dokończę. Obecnie nie jest możliwe dysponowanie nimi na rzecz żłobka z uwagi na ujawnienie księga wieczystych jako właściciela, a akcyta zostaną osiągnięte pod wezwaniem Bogu Rodzic Najświętszej Marii Panny Bolesnej w Zachowie. Nie zupełnie. Czyli my rozpatrujemy tylko te dwie działki bezsporne, czyli te główne. 1, 2. Czyli jakby od strony północnej i zachodniej, natomiast południe, czyli ogródek Jordanowski, takie dwa malutkie skraweczki od strony wschodniej, to są właśnie te trzy działki arcybrazy. Ale zajmujemy się tylko tymi trzymi. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Podtrzymał się od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.